W poszukiwaniu imprezy trafiliśmy do sklepu, gdzie ten ochroniarz z tyłu, tak jak widzieliście, ma giwerę. No i tak wygląda sklep. Sklep jak sklep. Szczęśliwego! Dużo ludzi się mnie pyta, jak wygląda Sylwester na Filipinach, więc w tym roku stwierdziłem, że nagram, jak to wygląda, żebyście mogli zobaczyć. I teraz jestem tutaj blisko miejsca, w którym mieszkam, a zaraz jedziemy z Pawsiem w sumie do Tagbilaranu i pokażemy wam, jak wygląda Sylwester w Tagbilaranie, w mieście 100-tysięcznym. No i przy okazji trochę po drodze też. Tak wygląda. O. Już są chętni, żeby wskakiwać w obiekty. Yo. Happy New Year. Happy New Year. All my friends. What's your name? Do you mean it? I'm Damian. Happy New Year. Happy New Year. Damian? Damian, yes. Nice to meet you. Damian Azok? No, Damian Drążek. Damian Drążek. Yeah. We're going to Tagbilaran. Have a good time. Bye bye. Thank you. Thank you. Okay, Happy New Year. Happy New Year. Have some food, sir. Huh? Food? No, thank you. Thank you. We just finished dinner. Thank you so much. Tuba? Coconut tuba? Yeah, tuba. We don't drink alcohol. No, it's okay. Thank you, thank you. Bye. Bye bye, Happy New Year. Chcieli, zaproponowali nam tubę, nic nie widać mojej twarzy. Zaproponowali nam tubę, czyli to kokosowe wino, które z kokosa się robi. Tłumaczyłem to w którymś odcinku. Ale jakie fajne jest to, zaproponowali nam jedzenie, zaproponowali nam alkohol. No i ogólnie miła atmosfera tutaj, na wsi, można powiedzieć. Jedziemy do Tagbilaranu. Przejechaliśmy dosłownie może 500 metrów i zatrzymaliśmy się przy kościele, dlatego też mówię cicho, bo jest jakaś ceremonia. No i chciałem tylko wam pokazać właśnie taki mały kontrast pomiędzy tym, że tam impreza, jedzie jakieś auto. A dosłownie 500 metrów dalej, sorry, patrzę tutaj, a nie tutaj, właśnie mam inną kamerę. No i w kościele ludzie są, tak? Jest godzina 22:30 około. Jestem już w Tagbilaranie, w sumie z Pawciem jesteśmy. Dobra, muszę się przyzwyczaić, że teraz wszędzie prawie jeździmy razem. Powiesz. Jesteśmy w Tagbilaranie i myśleliśmy, szliśmy w stronę światła, no ale światło okazało się kościołem, nie imprezą, więc kolejny kościół, dużo policji, o tutaj za mną możecie zobaczyć, obstawia policja. No jedziemy szukać imprezy bardziej niż kościołów i mszy świętych, chociaż pozdrawiam wszystkich kościelnych. Dito niku nasa Tagbilaran CDJ. Can't get you, but I'm
Bo mają technikę kolesie, co? Wrzucają małą petardę do takiej butelki, przykrywają to kubkiem. Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! No i tak jak widzicie... See what happens! Z kubków strzelają, z kubków strzelają z butelki. W poszukiwaniu imprezy trafiliśmy do sklepu, gdzie ten ochroniarz z tyłu, tak jak widzieliście, ma giberę. No i tak wygląda sklep. Sklep jak sklep. Sprzedają takie balony tutaj. No i trąbki też. Kurde, ciągle się patrzę tutaj. Tutaj muszę się patrzeć, sorry. Okazuje się, że Filipińczycy świętują Nowy Rok głównie w kościołach, przynajmniej przed godziną 12 w nocy. No bo przyjechaliśmy do Tagbilaranu i tak naprawdę większość ludzi jest w kościołach. Widzieliśmy po drodze kilka kościołów, no i faktycznie, no, wszyscy są w kościołach. No i stwierdziliśmy, że zostajemy w Tagbilaran, poczekamy do północy, bo mamy nadzieję na to, że po wyjściu z kościołów zaczną trochę świętować. I że będzie ciekawiej niż na turystycznej Alonie, gdzie no wiadomo co będzie, imprezy dla turystów. A jeszcze pytałem przed sklepem, dosłownie niedawno, czy jest tutaj takie miejsce w mieście, gdzie wszyscy będą świętować. Okazuje się, że gościu powiedział, że raczej wszyscy jadą na Panglao i właśnie tam na Alonę. Ale tak czy siak stwierdziliśmy, że pojedziemy tam dopiero po północy. A na razie zostajemy tutaj, czekamy do północy, zobaczymy co się będzie działo, jak ludzie wyjdą z kościołu. Guys, can you tell me how you celebrate New Year's Eve? Yeah? Okay, so you can say how Filipino people celebrate New Year's Eve, right? What do you do? You said yeah! We blow some fireworks. Okay, fireworks. And we say Maayong bagong tuwid. What does it mean? It means Happy New Year. Maayong bagong tuwid. Maayong bagong tuwid. Maayong bagong tuwid. Thank you. You're welcome. Jedynie jeden z tych kolesi był na tyle rozgarnięty, żeby coś powiedzieć. No i słyszeliście, a poza tym to tamci na początku byli tak, chojracy. No ale jak podszedłem, okazało się, że są pijani i nie za bardzo chcieli rozmawiać i się spieszyli.
Ludzie wychodzą z kościoła i może coś się będzie działo. Zobaczymy. Happy New Year! Ta. Tutaj policja obok stoi, a tutaj 15 osób w traku wyjeżdża z kościoła. Póki co to filipińskiego Sylwestra w tym roku. W tym roku mogę podsumować w dwóch słowach. Trąbki i kościół. Się dzieje. Zesrał mi się na rękę. To wiesz, na co to jest? Jak się tak wyszła? No na szczęście niby, no. Chciałem zrobić, że ptaki celebrują. Słyszycie? To ptaki, no i się zesrą. Tutaj bezdomni śpią. Wow! Ty no, ptaki lepiej świętują niż ludzie. Równo 12 jest. Ta. No. Ognie. Taki. No dobra. Równo 12. Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku, Pawcio. Dobrze, że jesteś. Teraz zobaczyłem właśnie, ile jest gówna ptasiego pod tym drzewem. 12.03. Tak to wygląda. Happy New Year!
No okazuje się, że chyba jest tutaj tradycją zaraz po północy jeździć na motorach, fajne sztuczne ognie tam, z odkręconymi tłumikami, specjalnie tak, żeby były głośne. No i myślę, że z kilkadziesiąt osób jeździ teraz wokół. Jeździ teraz wokół tutaj akurat tego miejsca. No i w kółko co chwilę jeżdżą, tak? I tylko. No i ci kolesie, którzy grali, właśnie przestali grać. Też chodzili tutaj wokół. Zrobili taką rundę. Definitywnie inny vibe tutaj jest, definitywnie, jak już rozmawiamy o vibe'ach. To tak jakby nagle człowiek się przeniósł na inną wyspę. Metrów i kolejna impreza jest za nami. Inna bajka. Tego wszystkiego, tej energii, to jest tak jakby to było w jakimś, nie wiem, XXIII wieku.
No i co? Witamy w nowym roku. 2020. Najlepszego. Cokolwiek bym nie powiedział, to i tak nie odda to zajebistości Sylwestra, jakiego doświadczyłem w tym roku. Był najlepszy w moim życiu. Także nowy rok. Fajnie. Polecam wam na koniec jeszcze kanał mojego kolegi Rafała Barana. Szukając przygody się nazywa. Jest to człowiek, który mieszka na Filipinach. Ma żonę Filipinkę, ma dziecko, mieszka na wyspie Negros, nagrywa filmy o życiu na Filipinach, tak jak ja, tylko trochę inne. Także możecie sprawdzić, jeśli jesteście zainteresowani Filipinami, nie tylko ciekawym kanałem. Najlepszego. Peace and love.